Dzisiaj pogadamy sobie i myślę, że nie przesadzę, jak powiem o klasyku kina, a mianowicie będzie to Drabina Jakubowa, a w oryginale jest to Jacobs Ladder, oczywiście. No i jest to produkcja kręcona na przełomie lat 80. i 90. Natomiast premiera właśnie miała miejsce już w 90., także początek, słuchajcie dekady, w której, no trochę później, ale ja się urodziłem, także no może i premierowo nie oglądałem, ale miałem okazję ten film kiedyś już obejrzeć i tak naprawdę teraz to była powtórka, ponieważ wspierający dał mi taką właśnie, a nie inną polecajkę na ten miesiąc, a był to pan Ostry Siekiera, którego tutaj pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że dajesz dobre filmy jako jeden z nielicznych wspierających, którzy jak już coś mi dają, to bywają ostre krapy, że tak powiem, albo jakieś średniaki, a Siekiera tutaj trzyma w Słuchajcie, poziom tych polecajek. Także, no, oczywiście, z dedykacją jest to materiał. Wiem, że trochę musiałeś poczekać, ale, no, mnóstwo filmów miałem w październiku do omówienia. Także, mimo wszystko, cieszę się, że wyrobiłem się jeszcze w końcówce miesiąca. Został mi jeszcze jeden materiał dla wspierającego. No, tamten już nie będzie. Omówieniem czegoś dobrego, ale będzie, jeszcze będzie również w październiku. Także oczywiście pojawią się tutaj jakieś spoilery, Uczulam, że jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to akurat jego serio warto nadrobić. Tak czy siak zapraszam do materiału z kodem FIFA.pl 9% zniżki na wszystko na ENEBie, ale trzeba się śpieszyć, bo promocja jest ważna tylko dziś i jutro. To idealna okazja, żeby sobie coś zakupić na Halloween. Oczywiście wbijaj z mojego linku, który jest pod spodem. Jak się skończy promka, to rzeczy i tak są tańsze niż w regularnych sklepach, także polecam. Krystyna Czubówna. Naszym głównym bohaterem jest, oczywiście Jacob Singer czy też Jakub Singer. Po prostu możemy to sobie też spolszczyć. No, i tak naprawdę jest on weteranem wojennym, i jak przy niewielu filmach to autentycznie pasuje, tak w sensie dosłownym, to tutaj śmiało można powiedzieć, że chłop ma flashbacki z Wietnamu. No ja. Niekiedy używam tego stwierdzenia, inni też na pewno, ludzie, którzy gdzieś tam recenzują czy opisują filmy. No i zawsze się używa tego metaforycznie, tak, że ktoś ma jakieś po prostu, właśnie flashbacki z przeszłości, może jakieś haluny, coś mu tam w głowie, słuchajcie, mryga, stuka, puka i widzi różne rzeczy. I tak trochę prześmiewczo się mówi, że jest z Wietnamu. A tutaj rzeczywiście, no, nasz główny bohater przeżył makabre, można powiedzieć, rzeczywiście jest tym weteranem wojennym. No i tak naprawdę. Poniekąd obserwujemy człowieka, który no właśnie widzi jakieś rzeczy z przeszłości, no bo wiadomo, że wojna zostawia w człowieku gigantyczną traumę. Po drugie, wydaje mu się, że być może, a nawet prawdopodobnie jest szpiegowany, jest śledzony, że może ktoś chce tutaj uknąć jakąś, uknąć, co to za słowo wyszło uknąć jakąś intrygę przeciwko niemu. No i tak naprawdę nie wie do końca, co się dzieje. I oczywiście, tak na pierwszy rzut oka, to mi się kojarzyło po prostu z sd czyli że właśnie ten wynik stresu pourazowego no, nie daje ci normalnie funkcjonować. I rzeczywiście przez cały film można tak myśleć, że bohater przeżył takie rzeczy, że teraz mu się miesza rzeczywistość z, nawet nie fikcją, właśnie, ale no, z rzeczami, które mocno go kiedyś dotknęły, i to po prostu w różnych formach do jego głowy wraca. I trzeba tutaj jeszcze też od razu dodać, że jest to bardzo dobrze, solidnie nakręcony i w ogóle zrealizowany film. I też warto wspomnieć, że bardziej jest to thriller psychologiczny aniżeli horror, ale trochę zahaczamy o kinogrozy, ponieważ niektóre sceny bywają makabryczne. Oczywiście same sceny z wojny. To tam jest dosłownie mięso, latające mięso, i te przebitki z wojny pojawiają się też oczywiście w dalszej części filmu. Natomiast teraz akurat głównie miałem na myśli opening, gdzie właśnie startujemy od, no można powiedzieć, misji, na której są bohaterowie, zostają zaatakowani i dzieje się właśnie makabra. Natomiast w dalszej części filmu pojawiają się też sceny, które mogą być takie halucynogenne w odbiorze. I tam to nawet właśnie już troszeczkę zahacza o kino grozy, bo jak mamy akcję w jakimś, no nie wiem, chyba psychiatryku po prostu, no to tam słuchajcie, leżą trupy, leżą nogi i oczywiście są jacyś ludzie, którzy się totalnie dziwnie i nieracjonalnie zachowują, ale też... No wręcz mi się z taką mechaniczną pomarańczą skojarzyło, gdzie po prostu bohater, może nie wiem, jakąś lobotomię mu zaraz zrobią albo po prostu zaczepiają jakiś sprzęt na głowę i, i chcą go w jakiś sposób badać, ale to jest takie nierzeczywiste wszystko. No i to ma swój właśnie taki urok w tym formacie grozy. Natomiast zwracam na to uwagę tak, że to nie jest jakiś taki typowy horror dla tych co szczególnie filmu nie znają, no to warto mieć to na uwadze, jeżeli słuchacie spoilerów, a będziecie sobie chcieli ten film nadrobić, no to warto wiedzieć, czym on tak naprawdę u podnóża jest. Natomiast mógłbym tutaj dużo mówić pewnie właśnie o PTSD, o różnych halunach bohatera i o spiskach rządowo-wojskowych, że właśnie no coś nie tak poszło na misji, więc teraz albo ci, co tutaj wrócili, bo przeżyli, będą się siedzieli cicho, albo zostaną w jakiś sposób wykończeni właśnie przez służby państwowe. No ale jest w tym filmie ostatnia scena, która no, zmienia wszystko. Można było trochę się domyślać, ponieważ mamy, z tego co zapamiętałem, przynajmniej dwa momenty, w których ktoś mówi do głównego bohatera: czy on sobie zdaje sprawę z tego, że może nie żyje w sumie? I no właśnie, jedna scena, gdzie on jest na jakiejś imprezie gdzie jakaś wróżka zębuszka ala la Tarociara tam z ręki, z linii papilarnych mu odczytuje różne rzeczy i mówi, że przecież ty nie żyjesz. No ale to oczywiście można było potraktować z przemrużeniem oka, może to tylko tak powiedziała. Natomiast właśnie w dalszej części filmu, już w drugiej połowie, to chyba było swoją drogą właśnie w tej scenie w psychiatryku, no też jest taka sugestia, że przecież ty nie żyjesz. No i właśnie... To jest kolejna już dużo większa sugestia, tym bardziej, że jesteśmy pod koniec filmu, bo to z tą wróżką ze bóżką siedzącą na schodach to można z przymrużeniem oka potraktować. Ale skoro jest kolejna taka sugestia i mamy takie właśnie bardzo dziwne, nadnaturalne jakieś wręcz może sceny, no to chyba jest coś na rzeczy. Chociaż przy tym właśnie czytaniu linii papilarnych to no ja nie pamiętałem końcówki filmu, w ten sposób powiem, więc... No, nie wziąłem tego super dosłownie, bo uznałem, że, a to trochę proste by było to rozwiązanie, że, o, już tam od, od początku prawie mówią, on nie żyje, no to by zmieniało postać rzeczy i wtedy nie odczytujemy niczego dosłownie. Ale właśnie, no, miałem tylko, o, ironią o flashbacki z tego filmu, bo ja go widziałem bardzo dawno temu, z 8-9 lat może temu, więc nie pamiętałem po prostu tej ostatniej sceny i że wszystko jest tak naprawdę. No w głowie bohatera i do tego chciałbym przejść, bo no to zmienia całkowicie klucz interpretacyjny, tak? Na końcu widzimy scenę, gdzie bohater leży na łóżku polowym, no i przez jakiś wojskowych medyków zostaje stwierdzony jego zgon. I ta scena jest oczywiście kluczowa w odczycie całości, ponieważ no właśnie, można było sobie gadać o różnych spiskach, o różnych halunach i PTSD, no ale okazuje się, że ten film po prostu bywa taki halucynogenny. W całości prawie, no dobra, to nie wszystkie sceny oczywiście, ale dużo tego kontentu takiego właśnie dziwnego, nadnaturalnego czy nienaturalnego, jakiegoś totalnie wykrzywiającego rzeczywistość jest, ze względu na to, że, no, właśnie, nasz główny bohater walczyło życie. Tak naprawdę wydaje mi się, że całość, która się tutaj odgrywa, to jest jeszcze przed momentem jego śmierci, gdzie mózg po prostu walczy i to trwa tam dniami, może tygodniami, a tak naprawdę pewnie jest to w rzeczywistości dosyć krótki proces, gdzie on walczył o życie, nie wiem, 15 minut, może 30, może 2 godziny. Nie wiadomo, ale na pewno krócej walczyło życie niż akcja się w tym filmie dzieje, jeżeli chodzi o ilość czasu, tak, którą musielibyśmy tutaj przyjąć. Tak więc no, jest tutaj rzeczywiście sugestia, że być może na tej misji bohaterowie zostali odurzeni jakimś środkiem, ponieważ wewnątrz tej fabuły mamy. Pod koniec się pojawia, bardziej konfrontuje się już wtedy z głównym bohaterem dopiero, taki chemik, który z racji, że handlował i podpadł, no to wojsko go zgarnęło, w zasadzie po prostu mieli go w garści. No i miał wybór: albo jedzie na misję i tworzy środek chemiczny, który ma pomóc wygrać daną misję. No, albo będzie w Kiciu siedział. No więc oczywiście wybrał dla niego to, co jest lepsze. No i być może rzeczywiście stworzył taki środek i niestety nie poszło to zgodnie z planem. To nie zadziałało tak, jak wojskowi chcieli. Czyli faktycznie włączył się w bohaterach Super Rage i byli super przygotowani w teorii, tak, zmieniając oczywiście biochemię mózgu do walki i naparzali, słuchajcie, jak RAMBO totalne. Tylko, że wyszło na to, że sami siebie. No ale to jest oczywiście historia, o której dowiadujemy się z umierającej głowy bohatera. Natomiast na końcu pojawia się jeszcze napis, że. Faktycznie, być może testowano jakiś podobny środek kiedyś, natomiast Pentagon zaprzeczył takim praktykom. Ale, no, gdyby testowano, to wątpię, żeby to potwierdzili. Natomiast to jest jakaś teoria, tak? Nie jest to w żaden sposób udowodnione, a przynajmniej ten film o tym nie mówi. Ja też nie zagłębiałem się jakoś głęboko w tę historię. Natomiast po prostu chciałem pogadać o filmie. No więc, oczywiście, całe zakończenie zmienia nam praktycznie wszystko, i nawet jak niektóre rzeczy wydawały się gdzieś po drodze być może niespójne, trochę dziwne. No to to wiele wyjaśnia, a powiem więcej. Wydaje mi się, że tutaj nawet znacznie bardziej zniekształcony mógł być ten film, te sceny w obrazku, tak, w odbiorze dla widza, aniżeli były. Tylko wtedy pewnie łatwiej by było połączyć kropki, że bohater faktycznie nie żyje. No i teraz, czym jest to miejsce, w którym on się porusza wewnątrz tej fabuły? To tak naprawdę, w moim mniemaniu, jest po prostu miks y, trochę wspomnień, trochę tego, co sobie wyobraża. Trochę tego co chciałby, żeby było, czyli że potencjalnie przynajmniej wojskowi eksperymentowali w jakiś sposób, no i przez to stracił swoje życie. No tutaj to jest wypadkowa wielu rzeczy. I no, nie wszystko z całą pewnością jest autentyczne, ale część może być autentycznymi, właśnie wspomnieniami bohatera, ale to jest wszystko przemieszane, jakby wrzucić te elementy, o których powiedziałem w blender, i po prostu wychodzi taki. Halucynogenny koktajl Albo przynajmniej z elementami Halucyne... Wiedziałem, że tego nie wypowiem Halucy... Lucyna zaraz wyjdzie Halucyno... Kurwa! Halucynogennymi O, jak sobie powiesz halucyno To później jeszcze tylko gennymi zostaje No w każdym razie Tutaj jeszcze można to interpretować Jako po prostu czyściec No bo skoro bohater leży sobie na tym łóżku polowym Mija tam ileś minut Może nawet godzin No tego, tak jak wspomniałem, nie wiemy no to tak naprawdę w głowie dzieje się kocioł i on walczy o życie, jego organizm walczy o życie, no i przegrywa akurat, tak? Tego się dowiadujemy z końcówki. Natomiast to, co się dzieje w tym filmie, może świadczyć o tym, że on jest zawieszony właśnie gdzieś pomiędzy piekłem a niebem, i tak naprawdę jest to walka, jest to taki moment przejściowy. No bo jest trochę scen, które są takie wręcz negatywne, bardzo mocno i po prostu obrazują to, jakoby głębia piekielna ściągała go do siebie. To jest na przykład ta scena w psychiatryku, gdzie właśnie wspomniałem, że myślałem, że może lobotomy jakąś mu zaraz zrobią, czy coś, że pojawiają się jakieś różne dziwne twarze. On ma wizję właśnie ludzi takich zniekształconych i nawet jak jest w szpitalu, bo on tam szkodzi różne ciężkawe momenty, takie psychiczno-fizyczne, na przestrzeni tej fabuły. No to właśnie przylatuje raptem jego lekarz, taki fizjoterapeuta, teraz byśmy powiedzieli, który uznaje, że oni go w ogóle przytrzymują w jakichś barbarzyńskich warunkach. No i on go wywozi dosłownie z tego szpitala wbrew woli w ogóle tym, którzy go do tego szpitala przyjęli czyli lekarzom, mówiąc wprost. No i po prostu wtedy dostajemy taką kontrę, i ta postać tego jego tutaj lekarza, doktora, fizjoterapeuty, terapeuty, już zwał jak zwał. No to być może jest postać takiego anioła stróża, i właśnie tutaj mamy tę kontrę, która obrazuje nam to, że bohater walczy, i być może ktoś mu pomaga, ktoś, kto już no nie jest fizyczną postacią, bo nic się nie dzieje tutaj w rzeczywistości, przecież, no ale rzeczywiście te kontrasty ewidentnie tutaj widać. No i teraz. Z jednej strony, bohater przegrywa walkę o życie i umiera, ale z drugiej strony jest jeszcze jedna scena, właśnie przed tym łóżkiem polowym, gdzie widzimy, że jego no, nieżyjący już syn, a przynajmniej tak tutaj jest powiedziane, no bo skoro nic się nie działo w rzeczywistości, to też ciężko w ogóle przyjąć, czy którekolwiek wypowiadane tutaj rzeczy, są autentyczne, ale zakładamy, że faktycznie bohater miał syna, miał rodzinę i akurat jeden z tych jego synów nie żyje. Tutaj w ogóle grany przez Kwina samego w domu swoją drogą, tylko że no tutaj nie był sam w domu. W sumie to w ogóle nie był w domu, bo był w głowie bohatera, ale to już tak abstrahując, troszeczkę prześmiewczo mówiąc. No w każdym razie mamy scenę, gdzie syn zabiera go po schodach do góry. No i to jest oczywiście metafora tego, że bohater no trafi do nieba, jeżeli przyjmujemy tutaj w ogóle istnienie piekła i nieba, ale no ja mówię o tym, co jest w filmie, tak. No, i właśnie, z jednej strony przegrał walkę o życie, ale nie trafił do piekła. Tylko tutaj z tego wynika, że właśnie trafia w dobre miejsce, tam gdzie będzie też jego syn, będą inni ludzie, za czas jakiś reszta jego rodziny pewnie też przyjmując, że byli dobrymi ludźmi, tutaj w rozumowaniu świata przedstawionego. No i faktycznie. Bohater, co prawda, no, fizycznie nie wróci do domu, do rodziny, ale nie do końca przegrał, skoro no, tutaj poszedł do dobrego miejsca, tak? Ja to wszystko sobie tak tutaj rozumuję. No i jeszcze w kontekście w ogóle właśnie piekła, czyśca nieba, no to warto też wspomnieć, że sam tytuł Drabina Jakubowa jest inspirowany motywem biblijnym, właśnie, ponieważ no, był pewien Jakub, który. Wyobraził sobie taką drabinę, która prowadzi do nieba, no więc to też oczywiście łączy się z treścią tego filmu. Natomiast, tak bardziej dosłownie, no to drabiną był tutaj nazywany właśnie ten środek stworzony przez chemika w wojskowym laboratorium, który miał być rzekomo tutaj użyty, właśnie na tej misji. No tylko, że to się dzieje w głowie bohatera. Ta historia jest opowiedziana w momencie, gdy on walczy o życie i to nie jest rzeczywiste, tak? Więc, niby to bardziej przyziemne tłumaczenie tytułu, ale z drugiej strony, coś takiego w ogóle nie musiało mieć miejsca. Także, oczywiście, no, chciałem tylko zaznaczyć, że tytuł można odbierać co najmniej dwojako. Tak więc, reasumując, drabina Jakubowa, to uważam, że jest to naprawdę dobry, konkretny kawał materiału. Nie byłem najbardziej zaangażowany na świecie, oglądając tę produkcję, bo ona jest dosyć wolna. To jest trochę slow burner i trzeba to tempo po prostu kupić. I no, nie jestem zachwycony tą produkcją, ale doceniam ją za naprawdę wiele aspektów, w tym też aktorskich, w tym też montażowych, w tym jak wyglądają te sceny wojenne. Nie ma ich tutaj wiele, ale naprawdę są zrobione konkretnie i no, dają, słuchajcie, takie poczucie. Że to i tak oczywiście jest tylko namiastka tego, co się na takiej wojnie dzieje, bo my no nie byliśmy i nie siedzimy w głowie bohatera, ale już samo obraz wygląda po prostu makabrycznie. No i te sceny takie bardziej podchodzące pod kinogrozy, no to ja tutaj jestem akurat fanem. One są faktycznie dobre, mocne i potrafią wzbudzić emocje. Natomiast. No całość oglądało mi się po prostu dobrze z lekkim wynurzeniem, tak to sobie nazwę, ale to nie zmienia wiele tak naprawdę w ocenie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ocenę, no to drabina Jakubowa otrzymuje ode mnie pomiędzy 7 a 8. To jest tutaj się lekko waham, więc niech będzie, że 7 z plusem/8 z minusem, czyli dobry, łamany na bardzo dobry film. Co nie zmienia faktu, że po prostu polecam dla tych, co nie znają albo jak oglądaliście dawno temu, nie pamiętacie za specjalnie, to warto sobie odświeżyć. No ja już wam odświeżyłem tutaj sporo oczywiście, ale też no wielu scen nie skomentowałem, bo też to no, nie przyszedłem opowiadać tutaj całego filmu, a bardziej tylko jego esencję. A jeżeli widzieliście drabinę Jakubowa kiedyś, czy, czy może robiliście jakąś powtórkę niedawno, to dawajcie znać w komentarzach właśnie jak wam się podobało. Na pewno też autor tej polecajki się tutaj wypowie, także ostra siekiera pole do popisu masz oczywiście w komentarzach. Dziękuję jeszcze raz za polecajkę. Dziękuję Wam za uwagę, za wysłuchanie. No i jeżeli dotrwaliście do końca, zostawcie hashtag: może być po prostu Drabina, może być też Jakub, słuchajcie, może być Kevin, nie sam w domu, ale to już żartobliwie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia. Komentujcie co uważacie i cześć.